Byliśmy bardzo mocno skoncentrowani na ten dwumecz. Wiadomo, że play-offy zawsze wiążą się z jakimiś tam różnymi scenariuszami. No tutaj rzeczywiście dwa mecze, wczorajszy może, można tak powiedzieć, może trochę za łatwo wygrany, bo dzisiaj tak troszkę mniej skoncentrowani widocznie podeszliśmy do, szczególnie do pierwszego seta, którego gdzieś tam w nerwowej końcówce wygraliśmy. Ale myślę, no przede wszystkim trzeba być zadowolonym z tego, że w play-offie do trzech zwycięstw wygrywamy 2-0 i rzeczywiście zbyt dużo zdrowia nie straciliśmy na parkiecie. Tutaj praktycznie w każdym elemencie myślę, byliśmy górą. Bardzo mnie cieszy to, że po kilku wcześniej meczach, które zagraliśmy dosyć słabo ofensywnie, właśnie w tych dwóch meczach przeważała ta część gry, czyli bardzo dobrze zagraliśmy atakiem. Mieliśmy zespół przeciwny rozpisany po tych dwóch meczach, które graliśmy, dosyć dobrze. Nie zaskoczyli nas tutaj niczym praktycznie, także myślę, że odrobiliśmy dobrze zadanie domowe. Zawodnicy też, myślę, bardzo dobrze realizowali te założenia, które były postawione przed meczem. No i to spowodowało, że ten wynik tak wyglądał. Te dwa tygodnie też oczywiście tutaj popracujemy nad tym, żeby nie było zbytniego rozluźnienia, bo oczywiście w perspektywie mamy cały czas granie w półfinale o tą pierwszą ligę. Także no tutaj musimy te dwa tygodnie przepracować dobrze. Wiadomo, po tych dwóch dniach tam jeden dzień odpoczynku na odnowę, na regenerację i później od wtorku treningi. Myślę, że za dwa tygodnie rozwiążemy tą sytuację w jednym meczu i po sobocie będziemy się cieszyć już ze zwycięstwa 3-0.